Cześć, witam widzów YouTube'owych. Dzisiaj sobie sprawdzimy grę Taxi Simulator in City. Grę dostałem za darmo od twórców. Jest to gra od tego samego twórcy, który zrobił symulator golfa. A ja tu albo nie mam dźwięków, albo ta gra nie ma dźwięków. No, zobaczymy. Wychodzi na to, że nie ma dźwięków. Co my tutaj mamy? Mamy menu po polsku, misje taksówkowe, wyczyn i zabawa, parking, darmowa przejażdżka, garaż. Mamy jakieś ustawienia, muzyka, język, tyle. Wydajność. Dawaj wszystko na maksa. Cześć Janusz. Sterowanie to nas nie interesuje. Na żywo widzowie oglądają sobie to na Twitchu, a widzowie z YouTube'a oglądają to z odtworzenia. Aż mi się przypomniał Poldek Racer. A wiesz, że szukałem Maluch Racer, żeby sobie pograć? Co mamy w garażu? Piękna taksówka, na tą też nas stać. Proszę, jakieś BMW. 39 tysięcy, jest jakiś SUV, 75 tysięcy, my mamy ile? Prawie milion. A. ...250 tysięcy, Lambo za 350 tysięcy. I co? Hammer? Za pół miliona? No dobra, jedziemy tą pierwszą, ale co my robimy? Czemu mi się to teraz zwiesiło? Przewóz tego miasta został nam powierzony. Nie powinniśmy prześladować naszych klientów, którzy chcą taksówki. Powinieneś natychmiast udać się do taksji, odebrać naszych klientów, którzy potrzebują taksówki i wysadzić ich tam, gdzie chcą. Trochę masło maślane. Ale zobaczymy. Są jakieś monety. Mamy tu jakiś inny widok? Mamy widok zza kierownicy. Cze, bo tak to ja nic nie widzę. Panie, ile kamer. Nie mam odpalonej kierownicy. Teraz jak go odebrać? 5 metrów, serio? Pasażer został zabrany. Musisz natychmiast zawieźć pasażera do celu. W sensie jak natychmiast? Tak, żeby mi się pożygał z tyłu? Oglądaliście taksi? No gra trochę wygląda, jakby to była mobilna gierka. Nawet sterowanie takie jest, trochę drewniane. Nie mam pojęcia, ile ta gra kosztuje, nie sprawdziłem sobie tego. Jakbym jeszcze na mapce miał jakąś podpowiedź. Co to za rondo? Właściwie oryginalne. Janusz, 5 obejrzanych transmisji. Dziękuję bardzo.
złotówka zawsze się schyli po monetę, prawda? Nagroda 350. Dzień dobry. Cześć, J4. Następna misja. A jak ja mam tam niby przejechać? O, pieniądze. Że gdzieś tam jest jakiś ruch uliczny, ale są też pieniądze. Kuźwa, nie trafiłem w monetę. Ej, ale tu też gdzieś była moneta, a już nie ma. Odśwież sobie live'a. O, ile tam monet. Dopiero go odpaliłem, ale ostatnio też tak miałeś. Nie no. Realizmu się tu nie spodziewam. Ale stąd chyba sobie skoczę. Przy okazji zobaczymy, czy są zniszczenia. Chyba się zablokowałem. Nie? Dwie monetki złapane. Jak tam dojechać? Jest tu mapa? Nie ma mapy. Przez to przejadę? Ja nie przejadę. Ale czy kolej spodziewa się taksówki z tej strony? Herkes müşteri aldım. Tamam. A, ty masz rację. Masz rację, J4. My fault. To tak jak się coś robi. Dobra. Włączyłem kierunkowskaz. Nie wiem jak. I tak będę teraz jechał. A. Na E i na Q. Okej.
Nie, Lucyś, ty pewnie mówisz o tym symulatorze, który piszą chłopaki z TV Gry. Aha. No i po misji. Pytanie, czy ja tego pasażera już mam, czy nie? Patrzcie, jaka otwarta mapa, otwarty świat. No fizyka tu nie istnieje. To jest raczej taka gierka, która mam nadzieję nie kosztuje więcej niż 10 zł. Pojeździć można, ale bardziej przypomina grę mobilną. O, jaki dworzec. W Łodzi chyba jest taki, nie? Tęczowy dworzec. Nie wiem, gdzie jadę. I czy dobrze jadę? Prawdopodobnie nie. A może? Spoko, że w trakcie roboty możemy sobie dorobić. O, nawet ręczny działa. Chyba nie tam mam jechać. Mercedes przy tym to gówno. Może zaraz kupimy jakiegoś Mercedesa, albo to Lambo. Wow, co to było? Czemu on jedzie pod prąd? Halo, policja! Przyjedźcie na internety. Znaczy, ja wiem, czemu on jedzie pod prąd. Żeby się nie władować w barierki, tak jak ja. Może jak pod kątem przejedziemy. A, ni hu hu. O, tak to miało być. RTX pełną gębą J4. I zręcznym. Ło, jak poszedł. Ciekawe, czy się da klienta przejechać. Jak jest biszteri album, tamam. Okej. Okay. 3 kilometry, no dobra. Generalnie jako złotówa. Ach, teraz mi wejście boczkiem nie wyszło. Chyba za wolno jechałem. Jako złotówa powinienem znać teren, nie? W lewo czy w prawo? Fajnie, że on w powietrzu hamuje. Nie mam pytań.
Czaty, czy możecie sprawdzić, ile ta gra kosztuje na Steamie? Bo aż jestem ciekaw. Ale tych monet tu pełno. Dosyć szybko tu idzie zarabiać. A teraz ja jedę pod prąd. Whee! To może i skręcać możesz w powietrzu. Sprawdzimy to. Pewnie, że mogę. $31.99. Okej. Okay. Ciekawe, czy pasażer będzie zadowolony z mojego stylu jazdy. Ja po te monety chciałem jechać. Nie mam pojęcia, gdzie jest to miejsce, gdzie chcę jechać. Dojechać. Proszę, pełna kwota. Dobra, to sprawdźmy sobie, co jeszcze tu jest. Wyczyn i zabawa. Lewy, prawy, gaz, nie zdążyłem przeczytać. To mamy taki plac jak w symulatorze golfa, dokładnie na tej samej zasadzie. A jeszcze raz. Właściwy sygnał. A, ja mam tu przejechać na czas, bo mi punkty spadają. Co te wykrzykniki oznaczają? Trochę tu kolorowo daje po oczach. $10.60? Ale na pewno pan twórca ma problem z dobieraniem odpowiednich kolorów do gier, bo ja tu dostaję małego oczopląsu. Misja wykonana. Parking. Misje parkingowe. No dobra. Ja tu mam przodem czy tyłem zaparkować? Okej. Dobra, misje parkingowe nie są zbyt skomplikowane. To kupmy sobie jakieś auto. Mamy Mercedesa.
Czy jakaś renówka? Czy to jest Tesla? Golfik. Dobra, ja chcę Lambo. Lucius już kupione, tylko nie ma kiedy pograć. Proszę, można skręcać w powietrzu. Zobaczmy, ile Lambo wyciąga. Jeszcze 77, 300. Czy ja właśnie wleciałem w druty wysokiego napięcia? No dobra. No cóż, mogę powiedzieć więcej. Mamy jakieś miasto. System kolizji. Teoretycznie istnieje. Ale tylko i wyłącznie nas spowalnia. Przez płoty gdzie przejechać? Nie. Płotki są z żelbetonu. A te pudełka? Pudełka można zniszczyć. Oświetlenie. A ciekawe, jak się ruch uliczny zachowa. Przejeżdża przez kartony. A czy ja mogę mu coś zrobić? Zniknął. A, przejechał. Ja pierdzielę, jak on skręca. A może mi się uda z kimś na czołówkę pojechać? To były bardzo dobre druty, J4. Gdzie ja tu trafię na jakieś auto? O, jest! Czołówka. Ale to i tak chyba lepiej jak w symulatorze golfa, bo wtedy chyba się po prostu zatrzymywałem. O, ale żywopłoty już kolizji nie mają. O, i na rondzie prosto idzie przejechać. Gdzie była ta skocznia? Tu. Ten też pod prąd jechał. Się zastanawiałem, co jest za tym światłem i już wiem. Tunel jak w Monako na F1. O, ale ten już lepiej boczkiem wchodzi. No, ale przy 300 na godzinę już nie. I to rondo mnie zastanawia z tymi pasami. A po co tu możemy wjechać? A, że tu parking jest. Cześć, Radek.
Ja myślałem, że szlaban zniszczy, ale szlaban też nie ma kolizji. Zatestuję gierki, które otrzymałem. Miasto nie jest małe, to trzeba przyznać, natomiast jakość wykonania jest taka se. No i raczej to wygląda jak gra mobilna. Czy da się wjechać do wody? Nie, bo jest ten płot, który jest niezniszczalny. A w kontenery idzie wjechać? Nie. Dobra. Zobaczmy, czy mnie stać jeszcze na Hammera. Bo jestem ciekaw, jak się taką wielką krową jeździ. 500 000, stać mnie. O, i misja parkingowa. Ej, ale to Hammerem miało być. Tu to może być wyzwanie. Dobra. Bulunduğum mevkiye yakın taksi isteyen değerli bir müşterimiz. Patrzcie TV. Czy ja tam widzę Limp Bizkit? Gdzie ten mój klient? Gdzieś tam. Ciekawe, czy takim samochodem więcej zarobimy. Jedziemy na skróty. Party w Hammerze. To jest! Kawalerskie! O, mam ten kolorowy dworzec. Coś tak a propos kawalerskiego? Ło. Ej, a jak chcę na tamto wjechać? Tylko jak się tam dostać? Obawiam się, że tym Hammerem się tak nie rozpędzę. No trudno. No właśnie, ja chcę tam jechać na tą spiralę śmierci jeszcze. Jak myślicie, przejadę ją, czy nie? Prawie.
Zobaczymy, czy grawitacja jest z nami, czy przeciwko nam. Prawie, a tam też było coś do skakania. A, okej. I skręcamy w powietrzu. To jest chyba najlepszy efekt, to skręcanie w powietrzu. Jakie lądowanie! Niczym najlepsi skoczkowie. Okej, okay, będzie na miniaturkę. Ach, ja myślę, że tutaj skończę nagrywanie. Co ja mogę o tej grze powiedzieć? Na pół godzinki można się pobawić. Czy to jest warte 30 zł? To musicie ocenić sami wasz portfel i to, czy wam się ta gra podoba. Pojeździć pół godzinki można, ale chyba do niej już wracać nie będę. Dziękuję widzom YouTube'owym za uwagę, a widzowie Twitch'owi będą ze mną dalej testować.